Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrałem Wy, profesor Layton i Tajemnicza Wioska. Dzisiaj być może w końcu dowiemy się tajemnicy, która kryje się za Saint Mister. Wchodzimy do wieży, przed którą każdy nas ostrzegał. Jestem drzwiami i potrafię gadać. Tak, wygląda na to, że rozwiązaliście 75 zagadek. W porządku, możecie wejść. Czyli, żeby ukończyć grę, trzeba 75 zagadek. To sporo. Ciarki mi przechodzą po plecach, kiedy patrzę na to miejsce. Poza tym jest tu tak mrocznie, ciemno, nic nie widzę. O mój Boże. O nie, co się dzieje? Moja głowa. Ale kapelusz siedzi, jest, to jest najważniejsze. Moja głowa. Ha, no co on tu mówi? Luke, czy wszystko w porządku, mój chłopcze? Mam nadzieję. Nie martwcie, profesorze, ze mną dobrze. A co z panem? A później cieszę się już na moją gorącą kąpiel później, ale teraz co najważniejsze, gdzie jesteśmy? O nie, komuniści! Shit! Jesteśmy w pokoju komunistów. W tym pokoju jest strasznie dużo tajemniczych maszyn i kółowrotów, takich kół zębatych. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Co one tutaj robią? Co na świat? Niech pan popatrzy na tą ścianę, profesorze! O mój Boże. To podgląd albo obserwacja wszystkich ludzi w mieście na tych ekranach, prawda? Wygląda jak jakieś plany budowy czy coś takiego. A co to jest? Prawie wszystkie imiona mieszkańców wioski są tutaj na tej ścianie. I zdjęcia. Komu tu mamy? Tej w okularach nie widziałem jeszcze, przegapiliśmy ją? Dziwne, przegapiłem jedną osobę? The fuck. Profesorze, ktoś używa tego, żeby... żeby obserwować Saint Mister, wszystko co się tam dzieje. Popatrz, niech pan popatrzy. Tam są schody, wydostajmy się stąd jak najszybciej, możemy pójść na górę. Tak, to dobry pomysł, Luke. Szybko, wychodźmy stąd. Ale najpierw, dość ciekawie to wygląda, trzeba przyznać. A tutaj klucze i tak dalej, ja nie mogę. Tutaj rozwalone wszystko. Co to jest? To wygląda dość strasznie. A co to? Dziennik. O, czy to nie dziennik? Albo raczej, czy to nie notes? Tak, jest w nim coś interesującego? Wygląda na to, że ktoś używał tego jak pamiętnika. Jeszcze tylko trochę. Niedługo wioska się skończy. Tak jak ją planowałem. Długo czekałem na ten dzień, ale im bardziej się zbliża, tym staje się, albo czuję się bardziej samotny. Mam nadzieję, że na samym końcu, kiedy już się wszystko załatwi, młoda panienka będzie szczęśliwa z tego wszystkiego. Ten biedny dziennik wygląda jakby był kartki powyrywane i tak dalej, naprawdę tu wiele brakuje kartek i tak dalej. Założę się, że te kawałki papieru, kawałki dziennika, te kartki, które znaleźliśmy w wiosce, stąd pochodziły. Tylko kto je tutaj dał? I kto to pisał? No to idziemy na górę. O nie, to ten brodaty porywacz! Co to jest? Ty! To ty! Jak on wygląda? Fajnie wygląda, lubię jego design. Co? To znowu wy? Co wy tu robicie? Do cholery jasnej. Co planujecie? Chwileczkę, ser. Możemy z panem porozmawiać? Albo raczej, o czym pan mówi? Wiedziałem! Przyszliście tutaj, żeby ukraść moje sekrety. Wiedziałem, prawda? Mam rację? Mam rację? Nie róbcie ze mnie głupka. Przecież widzę. Nie myślcie, że was nie obserwowałem was. Widziałem, albo obserwowałem, jak zaglądaliście w każdy zakamarek i każdy kąt wioski. Wchodząc mi w drogę mojej pracy.
Narobiliście tyle kłopotów. Oddajcie mi numer jeżeli nie chcecie... jeżeli nie chcecie mieć kłopotów, oddajcie mi numer 38. Proszę, niech się pan uspokoi. Możemy o tym wszystkim porozmawiać na chwilę. Nie planowaliśmy w ogóle wchodzić panu w drogę. Poszukujemy tylko złotego jabłka. Tym bardziej nie wiemy nic o żadnym numerze 38. Tylko 39, to ja. O! Powiedziałeś złote jabłko? Czyli naprawdę szukacie złotego jabłka, co? Oczywiście. Czy może pan nam jakoś pomóc? Wie pan coś o tym? Skoro tak, to... Okej. To, czego szukacie, jest na samej górze wieży. Ale uważajcie. Puzzle, zagadki, które możecie tutaj znaleźć, są o wiele mocniejsze od diamentowej wiertarki, czy coś takiego, diamentowej... No, powiedzmy o diamentowej piły. Wiem, że nazywa się pana mistrzem zagadek, ale... Ale czy naprawdę ma pan to coś, czego trzeba, żeby rozwiązać te zagadki? No więc, ale dlaczego miałby pan nam teraz o tym mówić? Założę się, że chce pan wprowadzić nas w jakąś pułapkę czy coś takiego. Czy naprawdę wyglądam na kogoś takiego, kto by coś takiego planował? Kto by mógł zrobić coś takiego? Nie, po prostu to moja praca. I moim zadaniem jest wprowadzenie poszukiwacza złotego jabłka na odpowiednią drogę. Paru hultajów zrobiło wiele problemów w wiosce, ale myślę, że już mam to pod kontrolą. Mówiąc o... skoro to jest skoro wspieranie szukających jest pańskim zadaniem, to mógłby pan nas wtajemniczyć? Czym jest sekret Saint Mister? W porządku. Nazywam się Bruno, tak przy okazji. Pracuję dla rodziny Reinholdów. Od długiego czasu zarządzam Saint Mister. Tutaj właśnie zwierzę. Zarządza pan Saint Mister. To oznacza, że zarządza pan życiem wszystkich mieszkańców, prawda? O czym wy mówicie? A przecież... No Luke, przecież nie mów mi, że tego nie zauważyłeś. Te wszystkie małe koła zębate, które znaleźliśmy przy ciałach, albo przy ciele, no tak, w miejscu porwania i przy ciele mieszkańców. W każdym razie te kółka, te kołowrota, które znaleźliśmy, te małe koła zębate. I te wszystkie klucze i imiona w pokoju, w którym przed chwilą byliśmy. Znaczy, w tym pokoju. Wszyscy mieszkańcy Saint Mister są robotami. Robotami, które zostały stworzone przez Bruno. Co ma znaczyć, że wszyscy mieszkańcy są robotami? Innymi słowy... mieszkańcy Saint Mister nie są ludzi. Tylko maszynami. Skonstruowanymi maszynami. Czyli robotami, mój chłopcze. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, że ktokolwiek w naszym świecie, w naszej erze i w naszym czasie, w dzisiejszych czasach, mógł zbudować takie maszyny, zdolne do własnego życia. To pan musi być tym mechanikiem, prawda? Oho! Jesteś dobry! Nie spodziewałem się, że domyślisz się aż tyle o tych tajemnicach sam. Że odkryjesz tyle tej tajemnicy sam. Co ma pan na myśli, proszę pana? Saint Mister nie jest prawdziwym miastem, Luke. Zostało skonstruowane przez Bruno i naszego zmarłego barona. Dobrze się robi, Bruno? Tak, jesteś na dobrej drodze. Masz prawie jackpot. Mistrz wierzył, że pewnego dnia przyjdzie ktoś, kto będzie warty jego fortuny, jego majątku. Żeby go odziedziczyć, żeby go dostać. Dlatego zbudował to wielkie miasto, albo poprosił mnie, żebym zbudował to wielkie miasto. Żeby przygotować się na ten dzień.
Wtedy schował swój największy skarb, złote jabłko, na górze tej wieży. Moim zadaniem było ochrona tego jabłka, tego przedmiotu. Obrona tego przez moje całe życie. I moim życiem. Dopóki nie pojawi się osoba godna, osoba, która rozwiąże wszystkie zagadki i będzie godna złotego jabłka. Dopóki się to nie zdarzyło, kontynuowałem projekt. Zdumiewające i niesamowite, to jest naprawdę imponujące, no właśnie, imponujące. Co ten baron zrobił, co baron Reinhold zrobił, albo chciał zrobić i zrobił, by obronić swój skarb. To nie tylko zwykły skarb, Luke. Złote jabłko jest największym i najwięcej znaczącym skarbem barona. I pewnie wielu z was może się już teraz domyślić, co jest skarbem barona Reinholda. Coś, co znaczyło dla niego bardzo dużo. I najwięcej na świecie. Ale dlaczego tyle trudności, żeby schować tylko skarb? Obojętnie jaki ile warty by nie był. Zbudowanie całej wioski, żeby go obronić? Ups, ojojoj, mam za długi język. Powiedziałem już za dużo niż powinienem. Odpowiedzi, na które czekacie. Odpowiedzi czekają na was na samej górze wieży. Idźcie tam. Pokażcie mi, że jesteście godni zdobyć złote, że jesteście godni rozwiązania zagadek i zdobycia złotego jabłka. Niesamowite, co? Kolejne dwa sekrety rozwiązane. Ja nie mogę. Roboty w całej wiosce, to wszystko były roboty. Oprócz może jednej, dwóch osób, które spotkaliśmy, to wszystko były roboty. A miały takie życie. To jest nielogiczne. Może, chociaż wątpię, żeby kiedykolwiek było możliwe, żeby coś takiego się zdarzyło w prawdziwym życiu, żeby zrobić takie roboty. Ale jest to taka typowa fabuła filmowa, jak na przykład w iRobot, albo tutaj właśnie Profesorze Laytonie. To jest coś ciekawe, że roboty mają swoją własną świadomość i tak dalej. Uważają, że są ludźmi, to jest dość ciekawe. Nielogiczne, mało logiczne, jak wszystko Profesorze Laytonie, ale tutaj... Ten świat, jak już mówiłem, ma swoje własne reguły. Ale dobrze. Super. Mi się to podoba, mi się ten zwrot fabularny podoba. Profesorze, popatrz, tu są jakieś beczki czy coś takiego. To musi być jedna z zagadek, o których mówił Bruno. Podobno jest trudna. Idealny czas, albo idealne wyczucie czasu. Mam naprawdę teraz aktualnie dość dużą ochotę na zagadki. Jestem w nastroju do zagadek. Okej, to będzie znowu zagadka z piłeczkami, cholera. Muszę się przygotować. Chwileczkę. Muszę tutaj wyszukać zdjęcie, gdzie mam to, albo raczej filmik. Okej. Jak ty to robisz, panie? Najpierw tutaj to. Dobrze, tu piłeczka, tu. Ujujuj. Co tu się dzieje? Ojojej. Że co? Zgubiłem się. Fuck you. Jeszcze raz, z powrotem. Wracamy. Ojojej. Dobra, jesteśmy tu. Nie. Źle zrobiliśmy to. Tutaj. Fuck. Restart. Proszę bardzo. Aha. Okej. Tu. Rozumiem. Teraz tutaj to. Nie rozumiem. To jeszcze raz to samo. Muszę tutaj trochę spowolnić to coś. Okej. Chwileczkę, jeszcze chwila. Mój Boże, co się tutaj dzieje? Że też muszę to patrzeć na filmiku, jak się to robi. Okej, dobra, jeszcze raz. Od nowa, restartujemy. Tutaj w dół. To tak, to też tak samo miałem. Tutaj tak. To tutaj. To też.
Czyżbym miał to tak zrobić? Trochę powolny ten koleś jest tutaj na filmiku. Może to? Aha. Aha. Wow, to mi sporo dało teraz. A co teraz? Muszę sam myśleć. Ojej, nie potrafię. Mhm. Aha. Ładu, to jest łatwe. Pikuś. Aha. Aha. Aha, już wiem, już wiem, gdzie tu... O, już rozum... Oj, już wiem, jak to działa. O, patrzcie, ja jestem... Już nie potrzebuję filmiku. Chwilę... Dlaczego sam nie myślałem, tylko na filmie patrzę? I don't know. W każdym razie jestem dumny. Jej, Luke, jesteśmy zajebiści. I potrafimy... dużo spraw. Okej. Okay. Dobra robota, tak, wiem, i to był ostatni raz, że musimy się z tymi piłeczkami bawić. Ostatnie wyzwania. No, to było dopiero coś. No Luke, musimy dalej. W porządku, profesorze, prowadź. Ale jest coś, co mnie zajmuje od dłuższego czasu. O tak? Co takiego, Luke? Skoro wajcha do otworzenia wioski, czy tam to... No ten kołowrót, to koło, zostało skradzione, to jak Don Paulo mógł się dostać tutaj, do wioski? I kiedy? Wygląda na to, że... możliwe, że to tylko ja, ale mam przeczucie, że... że to nie był przypadek. Ktoś to planował, ale kto? No cóż, Luke, wydaje mi się, że... Nie mam żadnego dowodu, ale mógłbym się założyć, że to sprawka Bruno. Bruno? Dlaczego na świat mógłby coś takiego zrobić? Albo miał coś takiego zrobić? Nie pamiętasz, co powiedział? Jego zadaniem jest sprowadzenie ludzi, sprowadzenie szukających na Złote Jabłko. Ale oczywiście... Bruno nie miał pomysłu, nie miał pojęcia. Jaki rodzaj ludzi może przyjść tutaj do Saint-Mester, żeby znaleźć... żeby znaleźć ten skarb? Dlatego zamknął nas... Dlatego zamknął nas w wiosce, by mógł się domyślić albo dowiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. Chciał wiedzieć, czy jesteśmy warci tego sekretu. To dość... nie pamiętam, nie znam tego słowa. Powiedzmy, że to dość... chamskie z jego strony. Jak mógłby myśleć, że jesteśmy złymi ludźmi? Nawet nas nie znał. No właśnie dlatego i to jest problem. Kto wie, co Bruno widział, Luke? Po prostu był ostrożny. No bo wysoka stawka, prawda? Złote jabłko. Ostatnie życzenie jego szefa, jego przyjaciela. To oczywiste, że nie wierzy każdemu. To, co, jak my się prezentowaliśmy, to mogła być nawet maska. I patrząc na takiego Don Paulo... No... Widać, jacy ludzie też się tutaj się mogą dostać. Po wszystkim... po tym wszystkim wygląda na to, że... Don Paulo się razem z nami tutaj wkradł. Więc Bruno miał prawdopodobnie... ręce pełne roboty, więc potrzebował trochę czasu, żeby... Potrzebował trochę czasu, żeby dowiedzieć się, co za ludzie właśnie weszli do wioski. Tym bardziej, że jest nas tutaj chyba czterech. A więc to tak. Tego za szybko kliknę. Luke, on chciał powiedzieć chyba, że mam jeszcze parę pytań, czy coś takiego. Ale i to teraz. Luke, powinniśmy naprawdę zacząć się wspinać. Możesz mnie zapytać podczas wspinaczki. I teraz na każdym piętrze chyba Luke będzie o coś pytał. I będziemy odkrywali kolejne tajemnice. I tak to zostanie tutaj. Czyżbym źle to przetłumaczył? Chodziło teraz, co się stało, dlaczego ta wajcha zniknęła, że to nie był Don Paulo. No, wygląda na to, że to był właśnie Bruno, o to chodziło. Okej, czyli wchodzimy teraz na... Tu jest wyjście, tu jest dół. Na górę! A patrzcie, tutaj spadliśmy. Okej, co my tutaj mamy? Łaf, łaf! Gizmo! Gdzie tu jest zagadka? Tu jest znak zapytania. O, kolejne zamknięte drzwi. Ktokolwiek zbudował tą wieżę, musi go naprawdę bawić męczenie ludzi.
No cóż, mój chłopcze. No, zabierzmy się za tą zagadkę w końcu, tak, tak, no. Zostaw tą zagadkę mi. Tym bardziej dręczenie, myślałem, że lubisz coś takiego. A, to jest fajne, to jest fajne. Musimy te liczby tutaj usegregować, żeby pasowały. Dwie już mamy, dwójkę i jedynkę. Piątka chyba jest tutaj. Dwie, tu, tutaj będzie 8. 1, 5. Tu będzie 9. Ty, tę, tę. 7. 3. 6. 4. Powinno być dobrze. Jeżeli nie, to też nie mam pomysłu. O, coś mi się pomyliło. No to powiedz mi, słonko, co mam zrobić? Moglibyście się pośpieszyć z tym wszystkim. To mam czwórkę, tak? Gdzie jest błąd? Tutaj nie powinno być ósemki, co? Nie powinno być tu ósemki. Jeżeli zrobię tak, to też nie. Holy shit, holy shit. Tutaj jest dobrze, tu jest... Nie, szóstki nie powinno tu być. Cholera, jasna. Nie chcę tego sam liczyć. Gdzie jest film? To był gdzieś filmik. Nawet ściągnąłem ten filmik specjalnie, żeby wiedzieć jak. Gdzie jest mój błąd? 4 powinno być tu, a 6 powinno być tu. Okej. Dwójka jest dobrze, dziewiątka jest dobrze. Ósemka była dobrze z początku. No tak, czyli tylko te dwie liczby tutaj w sumie były nie tak. No. Dobra, bo to wszędzie, w każdej linii musi wyniknąć 15. Ja teraz głowy do tego nie miałem, żeby patrzeć na to z sudoku z każdej strony. Podczas nagrania trzeba powiedzieć też, że koncentracja się bardziej... Powiedzmy o 60% zniża, bo trzeba gadać. I ma się też ten stres, żeby nie wyjść na głupka. No ale cóż, wyszło. Wszędzie musiało być 15, o to chodziło. Udało się, otworzyłem drzwi. No właśnie, jak nie rozwiążemy tych zagadek, to drzwi się nie otworzą. Czyli musimy też szukać tych zagadek. Dobra robota, Luke, dobre przedstawienie. No więc co chciałeś mnie zapytać wcześniej? Chciałem się zapytać, kiedy Don Paolo dostał się tutaj. Wygląda na to, że nas śledził coś takiego. A, ja wcześniej to pytanie myślałem, że to było pytanie, bo wcześniej chodziło o tą wajchę, która zniknęła, a teraz chodzi o to, kiedy Don Paolo się dostał tutaj. No właśnie. Jedyną drogą, która prowadzi do San Mister, to właśnie most zwodzony. Plus, Franco na pewno nie wpuściłby takiej, oczywiście, złej osoby, złego charakteru, jak pan Don Paolo. Ten Włoch. Tak, żeby być szczery, to sam jeszcze nie domyśliłem się, jak Don Paolo się tutaj dostał. Ale jedno z pewne, potem kiedy się tutaj dostał, postanowił pójść na nocleg do gospody Beatrice. O, więc to był ten dziwny mężczyzna, który uciekł bez płacenia. Więc to był Don Paolo. Więc wtedy przebrał się za inspektora Chelmiego i poszedł do willi i... Chwileczkę, czy to on zabił Simona? Dojdziemy do tego za chwilę, najpierw musimy się jeszcze wspinać. Chodźmy dalej. Okej. To wspinamy się na górę. I powiedziałbym, ludzie, że tutaj zakończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Ja się tutaj żegnam. Zostały nam jeszcze 2 odcinki. W następnym dalej będziemy się wspinali i odkryjemy dalsze sekrety, które kryją tą, które ta wieża kryje. A w 24 chyba odcinku, to będzie ten, który będzie jeszcze następnym. Nie tym następnym, tylko jeszcze następnym. Będzie finał, kiedy dowiemy się, co jest skarbem i tak dalej, i tak dalej. Jak macie jakieś pomysły, to możecie wpisać w komentarzach.
Jeżeli wam się podobało, cześć. Zawsze powtarzam to wszystko. Na razie.